Saint-Jean de Maurienne do Tignes. Na trasie dzisiejszego etapu, proszę Państwa, będzie tablica upamiętniająca pana de Grange. Henri de Grange to był ten człowiek, któremu dziennikarz, który właściciel dziennika czy periodyka Loto, czyli Auto, założyciel Tour de France, właściwie można powiedzieć ojciec Tour de France i dziennika późniejszego L'Équipe. Będzie na Col de l'Iseran, który jest najwyższej położonym punktem czy przełęczą na trasie tegorocznego Touru, 2770 metrów i tam, proszę Państwa, będą organizatorzy święcić pamięć wielkiego swojego poprzednika, pana Henri de Grange. Miasteczko samo Tignes ma dosyć taką, można powiedzieć, nawet tragiczną historię. Zanim zasłynęło jako bardzo ceniona i popularna stacja narciarska, była malutką wioseczką, która w 1952 roku została zalana wodami powstającej zapory wodnej. Tam powstawała zapora wodna i wody z tej zapory, no niestety, tę zaporę zmiotły z powierzchni ziemi i zalały małe miasteczko czy małą wioseczkę Tignes. Po 4 latach prac powstała tu stacja narciarska, odbudowano to miasteczko, rozwijająca się z roku na rok. Organizowano tutaj w 1992 roku, kiedy igrzyska odbywały się w Sabaudii, w górnej Sabaudii we Francji. Organizowano tu konkurencję narciarstwa akrobatycznego. To jedna z najmodniejszych, jak mówiłem, stacji narciarskich we Francji. W połączeniu z pobliskim Val d'Isère, skąd pochodzi trzykrotny medalista olimpijski w narciarstwie alpejskim z tych samych igrzysk, a więc z igrzysk w Grenoble w 1968 roku, Jean-Claude Killy, oferuje w połączeniu z Val d'Isère oferowanych jest 300 km tras narciarskich. To jak te piwnice w tym Epernay. Tutaj 300 km tras narciarskich ulokowanych na wysokości 3,5 tysiąca metrów. W Tignes wyciągi mogą zabrać 15 tysięcy osób na godzinę. Michał, słyszysz? W Tignes wyciągi narciarskie 15 tysięcy narciarzy wywiozą na górę na 3500 metrów w ciągu godziny. Dziękuję, ja tam nie pojadę.